Cześć, witajcie. Dzisiaj tak nietypowo, ponieważ pojechałam sobie na wakacje. No, ale te wakacje to są bardziej takie relaksacyjno-odpoczynkowo, zaczynające, otwierające nowe drzwi do nowego życia, ponieważ 23 października moja mama zmarła i no i tak po prostu jakoś się zrobiło dziwnie i chciałam odpocząć, wyjechać. I pojechałam sobie właśnie tutaj, widzicie, palmy, morze, hotele, różne ciekawe miejsca, aby poczuć się troszeczkę lepiej. Powiem wam, że za bardzo nie będę nagrywać właśnie tutaj na dworze, gdyż pełno jest złodziei. Jestem bardzo zdziwiona po prostu, że tutaj właśnie Teneryfa, na Teneryfie po prostu jest taka mafia, że sama chodzę, jestem sama tutaj i po prostu boję się, żeby ktoś czegoś, że tak powiem, nie zauważył i nie obczaił i nie przyczaił się na mnie, żebym się nie zdziwiła później z ręką w nocniku, że tak powiem, obudziła, także za dużo chyba tu nie ponagrywam. Chciałam wam jednak powiedzieć, że odpoczywam. Staram się wszystko poukładać, w sensie po prostu, że teraz jednak nie mam nic do robienia i nie ma już lekarzy, nie ma wizyt, nie ma chemii, nie ma innych spotkań. Nie ma tego czasu, który poświęcałam mojej mamie na opiekowanie się, na różne sprawy i tak dalej. Więc muszę to wszystko jakoś poukładać, żeby się w tej chwili odnaleźć, bo dla mnie jest to zupełnie nowa sytuacja. Jak wrócę za tydzień praktycznie, także za tydzień będę znowu dalej drążyć temat załatwiania dokumentów. Jest to bardzo dużo dokumentów, jest bardzo do załatwienia w tej chwili. I właśnie chyba nagram później film o tym, jakie dokumenty trzeba właśnie załatwić i gdzie, jeżeli ktoś umiera na Islandii. Moja mama zostaje z nami na Islandii, bo jeszcze jest mój brat, także myśmy tutaj właśnie zdecydowali, że wszystko będzie zrobione na Islandii z możliwością wywozu, czyli po prostu będzie to, znaczy jest to urna. No dobrze, nie będę teraz mówić o takich sprawach. Na pewno będę chciała wam więcej później nagrywać o tym, co się działo w ostatnich 3 latach, o tej całej chorobie, o tym, z czym moja mama nie chciała, żeby mówić na czas, kiedy ona żyła jeszcze. No. Powiem tak. Pozałatwiałyśmy wszystko, wyjaśniłyśmy. Wszystko zostało zakończone tak, jak powinno być zakończone. No i mnie teraz znowu chwyciło. Okej. Smutny czas, ale dobrze go spędziłyśmy, także jestem z tego bardzo zadowolona i tak naprawdę jej odejście nie spowodowało wielkiego wylewu łez tak naprawdę, ponieważ ja prawie nie płakałam z tego powodu, że ja byłam gotowa na to, przygotowana, naprawdę bardzo przygotowana, tak mocno, że w pewnym momencie się zastanawiałam, czy ze mną wszystko jest normalnie, czy wszystko jest w porządku, że po prostu ja nie przeżywam tego jakoś. I wam powiem, że jeszcze po prostu w dniu, w którym ona zmarła, dostałam jej mieszkanie, także obarczono mnie przeprowadzką w ciągu tygodnia, zlikwidować jej mieszkanie, wprowadzić moje. Cała masa, cały bałagan rzeczy, strasznie po prostu tego dużo się narobiło, więc no sami rozumiecie, nawet gdybym miała nagrywać, to i tak nie miałam czasu, żeby nagrywać, a szczerze to też i chęci, bo musiałam jakoś poukładać to sobie. I to poukładanie jest takie właśnie, że nie bardzo wiem, co bym chciała powiedzieć, nie czuję, żebym chciała coś powiedzieć, ale wiem, że czekacie na te filmy i się pytacie mnie, dlaczego ja nie nagrywam. Ja chcę nagrywać, będę nagrywać i plan jest taki, że będę chciała wam więcej po prostu powiedzieć o tym, co się działo. A póki co to po prostu jestem tutaj i
i chcę się ocieplić, to znaczy nagrzać, ponieważ taki reumatyzm mnie złapał, że moja ręka to po prostu jest takie pole bitwy, że nawet jeść nie mogę, trzymając widelec, nie mogę go nacisnąć, bardzo boli. A tu jestem już drugi dzień i wam powiem, że czuję, że dosłownie ciut lepiej jest, bo jest inna temperatura, jest inna pogoda. Przede wszystkim nie pada. Nie pada, nie wieje i nie piździ, jak to się mówi. No, tym widokiem właśnie, który był, czyli jeszcze raz go pokażę, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wrócę niebawem, jeszcze spróbuję coś tutaj dla was dograć. Wiem, że byście chcieli zobaczyć, jak tu jest. Jest to miejsce, w którym jest hotel na hotelu, więc nie jest to mój typ wycieczki. O wycieczce z Islandczykami też wam opowiem, ponieważ śmiesznie było w samolocie, jak dla mnie, porównanie właśnie nas, Polaków i Islandczyków podróżujących. Zupełnie inaczej się leci. I myślę, że chyba to będzie tematem następnego filmu, żeby się nie koncentrować na tych negatywach, tylko już teraz na pozytywach, ponieważ trzeba właśnie być pozytywnym, optymistycznym i nie czepiać się detali. Ale właśnie im bardziej się skoncentruję na pozytywie, tym będzie mi łatwiej iść dalej. A o wycieczce właśnie wam opowiem w następnym filmiku. Spróbuję coś nagrać i wam opowiedzieć, co było w samolocie. Pozdrawiam was, trzymajcie się, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek. To byłoby na tyle. Na razie, cześć.